Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w październiku 2015. W dzisiejszej analizie przyjrzymy się sytuacji na indeksach amerykańskich S&P 500 oraz Nasdaq, niemieckich DAX i MDAX, no i w najważniejszej części oczywiście zapoznamy się z sytuacją na polskim rynku, czyli indeksy WIG, WIG 20, MWIG 40, SWIG 80 i WIG banki. Zapraszam do analizy. Omówienie rozpoczynamy od indeksu S&P 500 w interwale miesięcznym. No i tutaj mamy drugi miesiąc z kolei zamknięty poniżej średniej 15-miesięcznej, tej czerwonej. No w tym momencie, w takiej długiej perspektywie, dopiero powrót indeksu powyżej średnią 15-miesięczną będzie dawać nam zielone światło, że Amerykanie kontynuują wzrosty. Dopóki to nie nastąpi, no to jesteśmy w tak zwanej fazie korekty z potencjalną przeceną nawet w okolice średniej 45-miesięcznej, czyli tej niebieskiej. Jeżeli przejdziemy na interwał dzienny indeksu S&P 500, no to mamy czytelny układ, że indeks zrealizował ruch powrotny do oporu w okolicy 2000 punktów. Tutaj też dotarła średnia 50-dniowa. Mamy falę wykańczającą, no i dobrze by było, jeżeli ta fala wykańczająca by zeszła poniżej minimum z sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie, ale dobrze, żeby to by nastąpiło, żeby inwestorzy w Stanach Zjednoczonych się przestraszyli tego, co widzą. No i później, jeżeli zacznie się stabilizacja w tym miesiącu, no to wyjście górą będzie sygnałem do odreagowania. Z tym, że kluczowy opór, tak jak wiemy, no to ma miejsce na miesiącach. Jeśli chodzi o indeks technologiczny, tutaj również typowe odpadnięcie od oporu, czyli ruch powrotny do przełamanej średniej 200-dniowej, tej czarnej, i powrót do spadków. Tutaj nic zaskakującego się nie wydarzyło. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, że sektor technologiczny jest silniejszy niż S&P 500. Przypominam, że S&P 500 jest w okolicy tych minimów sierpniowych, a indeks Nasdaq rysuje wyraźnie wyższy dołek. Co to oznacza? Że założenie, z którego się trzymamy, że mamy do czynienia z jakąś falą wykańczającą tą dynamiczną wyprzedaż, jest słuszne. No i jeżeli rynek zacznie się konsolidować i wychodzić górą, no to mamy średnioterminowe sygnały kupna. Z długoterminowym sygnałem kupna musimy poczekać na powrót S&P 500 powyżej średnią 15-miesięczną. Rzut oka na DAX, no i tutaj mamy również nowe miesięczne minima. Indeks DAX nieznacznie naruszył sierpniowe minima we wrześniu. No i to bardzo dobrze, cieszymy się z tego. Mamy niższy dołek na DAX-ie. Tutaj indeks jest też w okolicy tego wsparcia w postaci tych minimów ze stycznia przed QE, przed tym europejskim QE, więc to też jest ważny poziom. No i tutaj jeżeli giełdy są silne, no to tutaj powinna zacząć się stabilizacja. Tym bardziej, że średnie niemieckie spółki MDAX rysują zdecydowanie wyższy dołek. W tym momencie, jeżeli tak naprawdę w tym momencie powinniśmy obserwować tylko MDAX-a. Jeżeli MDAX wyłamie te maksima z września, ten szczyt, no to mamy sygnał na indeksie, bo mamy wyjście powyżej ostatni szczyt plus przełamanie tego zgrupowania średnich, które wstępnie może zapowiadać jakiś dynamiczny ruch. Mając to na uwadze, że średnie spółki są silniejsze, no to taki sygnał kupna musimy brać i reagować na niego. Przechodzimy do polskiego rynku. Tutaj w długiej perspektywie przypominam o bardzo, bardzo mocnym wsparciu, na jakim jest indeks najszerszy. Przypominam, że to są okolice minimów z 2014 i 2015 roku. Do tego mamy jeszcze szczyt z pierwszej połowy 2011 roku. Solidne wsparcie. No i tutaj może nastąpić jakaś próba
złapania byków w pułapkę. No i ta próba już się jakby zaczęła. Proszę zobaczyć, że ponownie mamy dywergencję między indeksem najszerszym WIG a WIG20. WIG20 nieznacznie naruszył minimum z sierpnia, WIG tego nie zrobił. Oczywiście tu jest, wchodzą w grę między innymi dywidendy wypłacone przez PZU, ale to nie jest w tym momencie nieistotne. Ważne, że mamy potencjalną dywergencję i co to oznacza? To oznacza, że rynek próbuje rosnąć i jeżeli indeks WIG wyłamie te maksimum z września, no to mamy sygnał na indeksie WIG. On może być prawdziwy, może być fałszywy, ale mamy sygnał kupna, na który musimy reagować. Jeżeli jeszcze do tego DAX wygeneruje sygnał kupna, no to zakładamy, że rzeczywiście mamy do czynienia z falą wykańczającą cały ruch spadkowy. No pozytywne jest też to, że mamy podwyższoną siłę relatywną średnich spółek. MWIG również rysuje wyższy dołek. No i przypominam, że MWIG jest dodatkowo powyżej minimów ze stycznia 2015 roku, więc to jest dodatkowy plus. W tym momencie również wyłamanie maksimów z września to jest sygnał kupna. No i SWIG 80, najsilniejszy indeks. Tutaj proszę zobaczyć, że tutaj praktycznie ostatniego zejścia nie ma. To jest głównie konsolidacja. Mamy układ średnich zapowiadających dynamiczny ruch, więc to prezentuje się interesująco. No i jeżeli nastąpi wybicie tych maksimów z września, z drugiej połowy września, no to mamy sygnał kupna. Mamy próbę domknięcia tej luki Bessy. Jest sygnał kupna i musimy na niego reagować. No i pikanterii temu wszystkiemu, tym wydarzeniom, jakie mają miejsce na rynku, dodaje oczywiście indeks WIG Banki. No indeks WIG Banki, czyli sektor bankowy, który w głównej mierze odpowiada za słabość naszego rynku obecnie. No i ciekawostką jest to, prawda, że mamy potencjalnie wyższy dołek na bankach. Tutaj no, na razie nie ma sensu wpadać w euforię, to raczej jest taka informacja, bo na razie z tego nic nie wynika, ale jeżeli okazałoby się, że mamy nowy minimum na WIG 20, a mamy wyższy dołek na sektorze bankowym i jeszcze indeks bankowy przełamie maksima z września, no to jakby cała nasza układanka się składa w jedną całość. No i mamy sygnały kupna, na które musimy reagować. Na razie trzymamy się założenia, że rynek wykańcza całą wyprzedaż, całą falę spadkową. No i pytanie, czy sygnał kupna wygeneruje już w październiku, czy dopiero w listopadzie. Także podsumowując, sytuacja na rynku pozostaje bez zmian. No, zakładamy, że rynek wykańcza falę spadkową. No i czekamy w tym momencie na jakieś potwierdzenie, że ma zamiar rosnąć, że wygeneruje sygnały kupna. To, co jest ważne, no to jest ważne to, że polski rynek jest silniejszy niż indeks S&P 500 czy DAX, więc to wygląda pozytywnie, no ale kluczowe znaczenie mają indeksy małych i średnich spółek. Jeżeli tutaj nastąpi wygenerowanie, przełamanie maksimów z września, no to mamy sygnał kupna, sygnał, że rynek próbuje zakończyć całą wyprzedaż. To wszystko, co przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl/ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.